Dzień dobry, serdecznie witam. Przeczytałem ciekawy artykuł, gdzie Chińczycy informują, że przeprowadzają testy odnośnie sztucznego księżyca na orbicie, który oświetli jedno z chińskich miast. Rząd chiński planuje już w tym roku eksperymentalnie wysłać w kosmos takie lustro. Ma ono oświecić teren wielkości od 10 do 80 km i jasność będzie około 8 razy mocniejsza od księżyca w pełni. Zjawisko opuszczania zajączków z kosmosu jest nam znane. To się nazywa flar i kiedyś było bardzo popularne. Było bardzo popularne, kiedy takie błyski występowały od satelitów Iridium. Już niestety zostały te satelity zezłomowane. Jasność dochodziła do minus 9 magnitudo, a przypomnę, że Księżyc w pełni ma jasność minus 13 magnitudo. Te błyski nie były 8 razy jaśniejsze niż Księżyc w pełni, ale i tak robiły kolosalne wrażenie na ludziach. Można było dokładnie obliczyć moment, kiedy na naszej pozycji na Ziemi taki błysk nastąpił i jeżeli byliśmy na spacerze w nocy, to osoba nie będąca w temacie przeżywała lekki szok, bo nagle robiło się wkoło tak dziwnie jasno, taki był dziwny rozbłysk na niebie. W przypadku Chińczyków ta jasność będzie wielokrotnie większa, ale też to będzie świeciło z jednego punktu na niebie, dokładnie z orbity geostacjonarnej. Postanowiłem wyliczyć w Excelu różne ciekawe informacje, m.in. jakiej wielkości, jakiej średnicy musi być to zwierciadło umieszczone w kosmosie, żebyśmy mieli tą jasność, ale zacznijmy od podstawowych informacji. Bezpośrednio świecące Słońce ma jasność od 32 tysięcy do 130 tysięcy luksów. Ja dla moich obliczeń przyjąłem 100 tysięcy luksów. Księżyc w pełni bezchmurną noc świeci nam z mocą 27 setnych luksa. Tak przy okazji mamy tutaj informacje o jasności oświetlania ulic, jak jasno powinny być oświetlone ulice. Chińczycy 8-krotnie jaśniej niż w pełni Księżyca, czyli 0,27 razy 8 daje nam 2,16 luksa. Z taką jasnością chcą oświetlić całe miasto o średnicy 10 km. A w tym artykule przeczytamy, że oświetlenie według normy klasy S powinno być przy bardzo jasnych ulicach 15 luksów, a przy takim słabym oświetleniu 2 luksy, czyli tak naprawdę to oświetlenie będzie dużo ciemniejsze, dużo słabsze niż świecą nam lampy. Zacznijmy od pierwszej ciekawostki. Tutaj mówiłem, że to lustro musi być zawieszone na orbicie geostacjonarnej, czyli w takiej odległości od Ziemi, kiedy ciało porusza się z pierwszą prędkością kosmiczną i wykonuje pełny obrót wokół Ziemi dokładnie w ciągu 24 godzin, czyli tak jakby jest zawieszone w jednym miejscu w stosunku do danego punktu na Ziemi. 36 tysięcy kilometrów to jest trochę dalej niż porusza się stacja orbitalna, tam gdzie znajdują się astronauci. Ona znajduje się w odległości tylko 400 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Jeżeli byśmy sobie stworzyli globus, taki globus, który byłby tak wysoki jak nasz stół, nasze biurko, czyli 80 cm, to stacja orbitalna poruszałaby się powyżej tego biurka na wysokości 2,5 cm. Czyli tak naprawdę z naszego punktu widzenia położona komórka na biurku prawie by powodowała, że ta stacja by o nią zahaczała. A jeżeli chodzi o orbitę geostacjonarną, która znajduje się 36 tysięcy kilometrów, to w naszej skali tego biurka ta orbita znajduje się aż 2 metry 26 cm powyżej. Czyli proszę zobaczyć, jak daleko znajdować się będzie to lustro w stosunku do stacji orbitalnej i ile energii trzeba włożyć, żeby tak daleko to lustro zawieść na tą orbitę geostacjonarną. Tak dalekie zawieszenie lustra w kosmosie nie ma wpływu na jego jakby świecenie, ponieważ próżnia kosmiczna jest pustką i w tych odległościach 36 tysięcy kilometrów na pewno nie stracimy nic z tej energii i nie ma różnicy, czy ona będzie na 400 kilometrach, czy na 36 tysiącach kilometrów. Jedyna rzecz to jest to, że w przypadku całkiem płaskiego lustra wiadomo, że on swoją powierzchnią oświetli dokładnie taką powierzchnię Ziemi, jaką ma sam powierzchnię.
W związku z tym lustro musi być leciutko wygięte, posiadać lekką sferę, żeby ten jego zajączek miał średnicę 10 km. Mamy do oświetlenia średnicę 10 km, czyli 10 tysięcy metrów. Promień wynosi 5 tysięcy metrów. Powierzchnia pi r kwadrat. R kwadrat z 5 tysięcy to jest 25 milionów. Razy pi dało nam 78 milionów metrów kwadratowych powierzchni, które chcemy oświetlić, jeżeli mówimy o 10 kilometrach, o czym jest mowa w artykule. Ale w artykule powiedziano, że między 10 a 80 kilometrów będzie teren oświetlany, więc ja tutaj równolegle liczę też to dla 80 kilometrów. Jasność tej powierzchni ma być 2,16 luksa. Mnożymy powierzchnię razy te luksy, wyszło nam 169 milionów metroluksów. Taka wartość. Tak jak mówiłem, Słońce bezpośrednio świeci z energią 100 tysięcy luksów. Z taką światłością będzie oświetlane nasze lustro, 100 tysięcy luksów. I jego powierzchnia musi wynieść ta wielkość dzielona przez nowe źródło światła. 1696 metrów. Dzielimy przez pi, wyciągamy pierwiastek, wyszedł nam promień 23, a że nas interesuje średnica, to mnożymy razy 2. Czyli lustro w kosmosie musi mieć średnicę 46 metrów, żeby będąc oświetlone 100 tysiącami luksów na powierzchni Ziemi, na powierzchni 10 km, dało światło w ilości 2,16 luksa. 46 metrów w przypadku skrajnej wielkości 80 km, to lustro musi mieć już 372 metry średnicy. Czyli Chińczycy muszą na orbicie geostacjonarnej umieścić lustro o średnicy 46 metrów. Mówię lustro, a to jakaś blacha aluminiowa, jakaś folia, odpowiednio wygięta. Tak jak mówiłem, nie może być to płaska folia, tylko odpowiednio wygięta, więc jakaś konstrukcja do tego musi być stworzona. I tu jest ten największy problem, jak to zrobić. Jeżeli weźmiemy złotówkę i będziemy chcieli tą złotówką, która ma średnicę 23 mm, a promień 21,5 mm, zasłonić Słońce. Słońce, które ma promień 700 tysięcy kilometrów i znajduje się od Ziemi 150 milionów kilometrów, to jak daleko tą złotówkę musimy odsunąć od naszego oka? Tutaj wyliczyłem, czyli podzieliłem odległość Słońca przez jego promień, wyszło mi 214 i dla złotówki, żeby ta wartość wyszła, pomnożyłem jej promień w milimetrach razy 214, wyszło, że musi być od nas oddalona o 2,5 metra, czyli z odległości 2,5 metra, jeżeli patrzymy na złotówkę, to ona dokładnie zajmuje taką samą jakby przestrzeń naszego pola widzenia, jak Księżyc czy jak Słońce. Wiemy, że to nasze sztuczne Słońce będzie w odległości 36 tysięcy kilometrów i jego promień wyniesie 0,23 km. Również podzieliłem odległość przez promień, wyszło mi 1 549 000 i dla złotówki, żeby otrzymać taki sam jakby wycinek nieba, który ona zasłania, to musimy na tą złotówkę patrzeć z odległości aż 18 km. Czyli tak malutki punkcik na niebie będzie świecił, dając to oświetlenie nocnego nieba widoczne dla wszystkich mieszkańców tego miasta. Złotówka widziana z 18 km. Jeżeli byśmy wzięli ziarenko piasku ma średnicę około 500 mm, to ono byłoby z 39 metrów przez nas obserwowane, stanowiłby taki małuteńki punkcik na niebie, który stanowiłby ten świecący księżyc. Czy uda się Chińczykom to zrobić? Pewnie nie, ponieważ to lustro musi cały czas być skierowane w ten sposób, żeby odbite promienie słoneczne trafiały dokładnie w jeden punkt. W związku z tym cały czas silniki muszą tak korygować pozycję orbitalną, żeby ta pozycja była utrzymana, a to kosztuje też bardzo dużą ilość energii, dużo paliwa. Po drugie, taka konstrukcja o średnicy 46 metrów jest duży problem, żeby taką powierzchnię w kosmosie umieścić, odpowiednio wygiętą.
Ja tutaj założyłem, że 100% energii słonecznej zostanie odbite przez tą powierzchnię, co do końca nie jest prawdą, ponieważ po pierwsze, no, to odbicie nie jest 100%, aczkolwiek możemy przyjąć, że dobra folia odbije nam 99% energii, ale jakiekolwiek pofałdowania bardzo mocno tą skuteczność pomniejszą. Także ta średnica pewnie musi być nie 46, a około 100 metrów. Do tego dochodzi wiatr słoneczny, który będzie bardzo silnie na taki wielki żagiel oddziaływał, spychając go z orbity geostacjonarnej. Znowu musimy użyć dużej ilości paliwa rakietowego, żeby utrzymywać cały czas w tej pozycji, tej dokładnej orbicie geostacjonarnej tego satelitę. A po trzecie, tak jak pokazywałem, ta jasność, ośmiokrotność Księżyca w pełni jest dużo mniejsza niż oświetlenie lampowe ulic, to co z kolei powoduje, że to naprawdę będzie jasniej niż w czasie ciemnej nocy, ale i tak dużo ciemniej niż przyzwyczailiśmy się w przypadku oświetlenia ulicznego. I ostatnia bardzo ważna sprawa to są chmury. Nieraz widzieliśmy, że nawet w słoneczny dzień bardzo mocne, pochmurzone niebo powoduje, że jest szaro-ciemno, a jeżeli w nocy takie same chmury będą, będzie deszcz, to miasto pogrąży się w totalnej ciemności, a bezchmurne noce, przynajmniej u nas w Polsce, zdarzają się bardzo rzadko. W związku z tym tak czy siak i tak będą potrzebne lampy uliczne i oświetlenie miasta w czasie nocy. Serdecznie dziękuję za uwagę. I zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.